samą powagą. To oznacza, że nie ma tutaj dla nas taryfy ulgowej. Ja myślę przede wszystkim, że mental drużyny spokojnie, nawet przy próbie pressingu przez drużynę. Na trzech było w pewnym momencie, wróciliśmy już czwórką do obrony. Szykuje broń, jeszcze nie koniec zagrożenia. Przejmujemy piłkę, ale tylko na chwilę. Jest strzał. Wrócił Burkhardt, pomóc partnerom w środkowej strefie. I zrobić to, co trzeba, aczkolwiek w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Na pół. O tym właśnie chciałem powiedzieć, Rafał, ale może za moment, bo niestety tutaj popełniamy wielki błąd w defensywie. Bezlitośnie wykorzystuje to Mukoko. Niemcy prowadzą 1-0. Ale duży błąd Mosury bramki. Widzieli państwo też reakcję Erika Martela, ale teraz może być znowu. Znakomicie wykorzystali to reprezentanci Niemiec, natomiast teraz uciekła, że teraz Bela Kocia posłał dobrą piłkę, szansa znowu. Chociażby Skóraś pewnie by to zrobił, Białek chciał. Tutaj nikogo z reprezentantów Niemiec, zdążyliśmy wrócić, ale Niemcy 1-1, to jest wynik po pierwszej połowie, rozpoczynamy drugą część tej rywalizacji. Polacy bez zmian, ta sytuacja, aż szkoda, ruszają teraz dla odmiany nasi rywale. Właśnie czujący się zdecydowanie lepiej. Taka świeca opadająca na naszym polu karnym. Ciągle reprezentanci Niemiec ustawić sobie już. Oj, teraz tracimy w środkowej strefie Mukoko. Z tej piątej minuty. No to teraz mamy na boisku napastnika o zupełnie innej charakterystyce. Piłkę właśnie Michał Karbownik. Przejęli Niemcy. Drodzy państwo, jak to wykończą? Nasi rywale mają kapitalną sytuację, gdzie Mukoko mógł ją zamienić na bramkę. Ale źle. Jeszcze o awans do finałów Mistrzostw Europy. Mukoko, no to zauważył. Zawsze są w stanie dobrze się ustawić. Ja ci powiem, Rafał, tak, to nie są pomyłki. Oko wraca Ariel Mosur. Jeszcze nie koniec tego niebezpieczeństwa. Strzał, ale niedokładnie, musi teraz wracać za rywalem. Reprezentant Polski, a nie witalnie teraz. Mukoko, być niebezpiecznie, Mukoko, jeszcze on przy piłce, ale jest trzech naszych obrońców, a mimo to Mukoko pakuje piłkę do bramki. Niemcy wychodzą na prowadzenie, Niemcy prowadzą 2-1. No i tutaj trzeba żałować tego, że Fornalczyk nie zdecydował się na wrzucenie piłki w pole karne, miał ją już ustawioną, mógł dośrodkować. No dzisiaj ma jeszcze pomoc tutaj w tych ostatnich minutach, abyśmy... No, Mukoko chyba chciał teraz pokazać, jak w stanie jest dłuższą, kiedy zagrać do tyłu. Bardzo dużo piłek również. I co gorsza, mogą ruszyć z kontratakiem. Mukoko, no, z jednym zawodnikiem sobie poradzi. Gry. My nie jesteśmy słabszą drużyną od reprezentacji Niemiec. Ale przegrywa.